Liczby A i B są dodatnie oraz 12% liczby A jest równe 15% liczby B. Stąd wynika, że A jest równe. No to zapiszmy sobie. Wiemy, że 12% liczby A jest równe 15% liczby B, czyli 12 setnych z czego? Z liczby A jest równe 15%, czyli 15 setnych liczby B. No i mamy teraz sobie wyznaczyć, że A wynika stąd, że A jest równe. Wyznaczamy sobie z tego równania A. Jak tego dokonać? Pomnóżmy sobie stronami przez 100, żeby się pozbyć tej mianownika, czyli 12A równa się 15B. Dzielimy teraz stronami przez to, co stoi przy A, czyli przez 12. I mamy jedno A, to jest 15 dwunastych B. 15 dwunastych B. Zobaczmy, tutaj ten ułamek się skróci. Podzielę górę i dół przez 3, czyli to samo co 5 czwartych B, czyli to jest 1 i 1 czwarta B. Ale teraz zobaczmy, tutaj wyniki są wyrażone w procentach, to 1 i 1 czwartą zamienimy sobie na ułamek o mianowniku 100. Czyli mamy ten moment, że jest 5 czwartych B. I teraz co zrobimy stronami? Żeby z czwórki zrobić 100, no to musimy pomnożyć przez 25 górę i dół. I zobaczmy, co wyjdzie nam. 5 razy 25 to jest 125, 4 razy 25 setnych, czyli okazuje się, że to jest 125%, oczywiście cały czas tej liczby B. Odpowiedź B.